Chrubieszów to miasto na granicy polsko-ukraińskiej, położone 120 km od Lublina. Historia tego starego rusińskiego grodu sięga XIII wieku. Od tego czasu jest to miejsce prawosławnego kultu, co zostało odnotowane w staroruskiej kronice Hipacowskiej pod rokiem 1255. Prawa miejskie Chrubieszów uzyskał już w roku 1400. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Chrubieszowie należy do dekanatu zamojskiego prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Jest to co najmniej dziewiąta prawosławna świątynia w ponad 600-letniej historii tego miasta. Pierwszą udokumentowaną wzmianką o istnieniu prawosławnej świątyni w Chrubieszowie jest przywilej Zygmunta I Starego z roku 1510. Cerkiew Zaśnięcia Bogorodzicy jest budowlą unikalną. Jest to jedyna 13-kopułowa świątynia w Polsce i jedna z niewielu takich na świecie. Dlatego piękno jej monumentalnej architektury najlepiej podziwiać wiosną, kiedy drzewa są jeszcze bez liści. Świątynia została zbudowana w 1875 roku, ale wyświęcenie nastąpiło w 1876 roku przez arcybiskupa chełmsko-warszawskiego Leoncjusza. Świątynia ta przeżyła bardzo dużo burzliwych wydarzeń, zaczynając od I wojny światowej, kiedy to w 1915 roku na skutek bieżeństwa parafia utraciła bardzo dużo ilość wiernych. Po 6 latach odrodziło się życie liturgiczne w tej świątyni, a renesans przeżywała w 1924 roku, kiedy tutaj umieszczono siedzibę dekanatu chrubieszowskiego. Świątynia też przeżywała w okresie międzywojennym trudne chwile, kiedy to dwukrotnie były próby przez starostwo chrubieszowskie zlikwidowania tych pięknych 13 kopuł, a apogeum, największe zagrożenie w okresie międzywojennym w 1938 roku, kiedy to była próba zburzenia, nieudana dzięki Wojsku Polskim, tutaj dowódcy 2. Pułku Chrubieszowskiego, który przyjechał i nie pozwolił rozebrać świątyni, przetrwała. Rok później wybuchła II wojna światowa. Była łaskawa dla świątyni w Chrubieszowie, ale w 1945 roku nastąpiła wywózka miejscowej ludności prawosławnej na sowiecką Ukrainę. Największym ciosem dla chrubieszowskiej parafii, tak jak całej Chełmszczyzny, był okres 1947 roku, kiedy to na skutek brutalnej akcji Wisła pozostała ludność parafii prawosławnej w Chrubieszowie została wysiedlona na ziemię odzyskane. Życie liturgiczne w tej świątyni zaczęło się odradzać w latach 50. Do dnia dzisiejszego świątynia jest otwarta i regularnie odbywają się tutaj nabożeństwa. Cerkiew ma znakomitą akustykę, a jak wiadomo, prawosławną modlitwę najlepiej niesie śpiew. Agni Parthene Despina, Achrande Theotoike, Here Nymphia Nymphefte. W okresie powojennym znaczące remonty były przeprowadzone w naszej świątyni w 70. latach ubiegłego wieku. Jednakże gruntowną renowację przeprowadzono w XXI wieku. Dzięki środkom unijnym w 2019 roku zakończyły się prace konserwatorskie przy świątyni w Chrubieszowie. Ostatnim etapem była konserwacja ikonostasu. Chrubieszowska cerkiew reprezentuje styl bizantyjsko-rosyjski. Jest to budowla murowana, orientowana. Na tle innych świątyń prawosławnych z drugiej połowy XIX wieku wyróżnia się swoim monumentalizmem oraz liczbą kopuł. Jako jedyna ma ich aż 13.
Jest to budowla trójdzielna, zbudowana na planie krzyża, z podwójnym, prostokątnym prytworem, czyli kruchtą, z kwadratową nawą oraz prezbiterium i dwiema zakrystiami na planie koła. Na zewnętrznych ścianach uwagę zwracają freski umieszczone w ślepych wnękach okiennych. We wnętrzu świątyni uwagę zwraca dwurzędowy ikonostas ze złoceniami, wykonany z drewna dębowego z ikonami petersburskiego ikonografa Siłajewa. Jest on również autorem polichromii w części ołtarzowej świątyni. Natomiast freski w nawie głównej powstały zdecydowanie później, bo dopiero w roku 1936, a ich twórcą jest Aleksander Cikucki. Ponadto w naszej przecudnej cerkwi w Hrubieszowie znajdują się ikony przedstawiające świętych. Szczególną ikoną, koło której stoimy, jest to ikona Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, prazniczna, bo takim wezwaniem mamy świątynię, z 1905 roku fundowaną przez urzędnika hrubieszowskiego. Mamy także ikony przedstawiające świętego Aleksandra Newskiego z 1876 roku, przepiękną ikonę Matki Boskiej Akatystnej z 1880 roku. Mamy także przepiękne ikony świętego Mikołaja z XIX wieku. Także musimy zwrócić uwagę w naszej świątyni na nowe ikony Matki Boskiej Pryhorylskiej, a także szczególna ikona, jedyna, bo tylko w cerkwi Hrubieszowie, ikona przedstawiająca Sobór Męczenników Ziemi Hrubieszowskiej z relikwiami świętego Romana Zamońskiego. Błogosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Błuchakow jednoznacznie mówi, gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławny. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej, jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyrylometodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce, jako Cerkiew Prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców.
Dzisiaj Cerkiew Prawosławna jest spuścizną tej tradycji. Liczy około 500 tysięcy wyznawców. Pojawia się u nas nowa migracja ze wschodu. Błogosławien Bóg nasz, wsiegda, nynie i prysno, i w wieki wieków. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła Prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce, stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.